Tak. Dzieje Ostrołęki wielokrotnie splatały się z dziejami Polski. Miało na to wpływ przede wszystkim położenie geograficzne, które z jednej strony oczywiście wpłynęło na rozwój tego miasta, a z drugiej niestety również przyczyniło się wielokrotnie do jej nieprzyjemnych incydentów i wojen. Wszystkie wojny od XVII do XX wieku miały jakieś akcenty w Ostrołęce. No i tą bitwą taką kluczową dla miasta była bitwa z powstania listopadowego 26 maja. Nie dziwi więc, że muzeum, które powstało tutaj w 1975 roku, Muzeum Okręgowe, teraz Kultury Kurpiowskiej, podjęło się tego tematu, zaczęło jakby gromadzić obiekty związane z powstaniem listopadowym i wojną polsko-rosyjską. Zainteresowania osób zajmujących się gromadzeniem zbiorów obejmują szerszy zakres tyczący się okresu Królestwa Polskiego, Wielkiej Emigracji i obchodów rocznicowych. Oprócz ikonografii powstania listopadowego i bitwy wojny polsko-rosyjskiej, w zbiorach znajdują się plansze przedstawiające umundurowanie Wojska Królestwa Polskiego, podobizny uczestników, archiwalia, druki ulotne, dokumenty, kartografia, zabytki falerystyczne, monety powstańcze, fragmenty umundurowania i amunicji znalezione na terenach miasta, pocztówki i wiele innych. W zbiorach bibliotecznych muzeum gromadzimy wspomnienia uczestników powstania, czasopisma z epoki, albumy, katalogi wystaw poświęconych powstaniu, księgi pamiątkowe odnoszące się do tradycji powstania oraz współczesne publikacje związane z tematem i również sami te publikacje wydajemy, jak tu było mówione, i na wystawach prezentujemy nasze zbiory. W 2002 roku Muzeum Kultury Kurpiowskiej opublikowało katalog zbiorów autorstwa Barbary Kalinowskiej obrazujące ówczesny zasób muzealiów związanych z powstaniem listopadowym. W ciągu kolejnych 15 lat rozrósł się on i został uzupełniony o wiele interesujących obiektów. Jednym z większych sukcesów jest pozyskanie obrazu Karola Malankiewicza pod tytułem Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku. Jest to olej na płótnie sygnowany i datowany przez autora na 1838 rok. Obraz jest jednym z najwcześniej znanych nam przedstawień malarskich uwieczniających tę batalię, tym cenniejszym, że wykonanym przez jej uczestnika. Autor starał się jak najwierniej oddać nim realia bitwy, mundurowanie i uzbrojenie wojsk. Pod koniec lat 90. XX wieku obraz znaleziony w prywatnym mieszkaniu we Francji został przywieziony do Polski. Przez wiele lat Muzeum w Ostrołęce starało się o jego nabycie. Na przeszkodzie stały finanse. W 2001 roku został wypożyczony do muzeum, w którym przez kilka miesięcy eksponowany był uświętniając obchody 170. rocznicy Bitwy Ostrołęckiej. W późniejszym czasie obraz kilkakrotnie wystawiany był na aukcjach. Przez dłuższy czas pozostawał w depozycie Muzeum Wojska Polskiego. No i w 2005 roku dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury udało nam się wzbogacić zbiory o ten bardzo cenny dla nas nabytek. A w tym roku muzeum również przy dofinansowaniu, tylko tym razem Sejmiku Mazowieckiego, zakupiło kolejny obraz autorstwa Malankiewicza. Jest to też wykonane techniką olejną, scena batalistyczna, przedstawiająca niezidentyfikowaną bitwę, rozgrywającą się w scenerii zimowej. Prawdopodobnie, być może, jest to bitwa pod Stoczkiem. Obraz ten został też sygnowany i jest datowany przez autora na 1843 rok. Ikonografie Bitwy Ostrołęckiej w zbiorach reprezentują też inne obrazy olejne, m.in. obraz Czesława Alstera i Ludwika Maciąga, a także liczne ryciny wydawane w XIX wieku. Tutaj niektóre możecie Państwo zobaczyć. Wśród tych grafik można wymienić akwatintę autorstwa Józefa Nicolasa Jouy pod tytułem Victoire de Polonais ab Ostrołęka, albo obraz grafikę wykonaną według rysunku Antoniego Leszyńskiego przedstawiającą śmierć generała Kickiego na polu bitwy. I w tym miesiącu też właśnie do zbiorów wpłynęła kolejna rycina przedstawiająca bitwę pod Ostrołęką. Schlacht bei Ostrołęka niemiecka jeszcze nie jest tak do końca zidentyfikowana. Prawdopodobnie jest to ilustracja jakiegoś dzieła traktującego właśnie o wydarzeniach 1830-31. Mamy również płaskorzeźby w gipsie autorstwa Edmunda Majkowskiego o tej tematyce.
Bardzo interesujące są w naszych zbiorach dwa plany. Mamy dwa plany przedstawiające same działania wojenne bitwy pod Ostrołęką. Jeden jest to niemiecki, Schlacht bei Ostrołęka, gdzie, o właśnie go widzicie Państwo, gdzie zaznaczono różne fazy bitwy i ustawienie wojsk, rosyjskich kolor zielony, polskich kolor czerwony oraz kierunki ataku i marszruty. Drugim jest wydany w połowie XIX wieku przez Bartoloma Hardera w Frygburgu Bryzgowieckim plan de la bataille d'Ostrołęka z taką datą 14 maja, ale chodzi o naszą bitwę. Składający się ten duży plan tutaj nie jest efektowny na zdjęciu, dlatego go nie zaprezentowałam, natomiast na żywo jest przepiękny, składa się z 5 plansz, gdzie na każdej planszy kolejne etapy bitwy są prezentowane. Był na wystawie, myślę, że jeszcze nie raz będzie. Jeśli mówimy o kartografii już nie samej bitwy, tylko powstania listopadowego, warto wspomnieć o unikatowej, niepublikowanej w katalogach, z wyjątkiem naszego oczywiście, mapie na batyście litografii Carte du Théâtre Du Théâtre de la Guerre Polonaise de Emile Huitz Saint-Trond, wydanej w Saint-Gall w Szwajcarii. Też bardzo interesująca, nie ma jej już. W centrum jest mapa Królestwa Polskiego, po bokach w języku francuskim informacja o różnych najważniejszych wydarzeniach powstania listopadowego, a wokół tego jest fryz przedstawiający 9 scenek batalistycznych. No i mój ulubiony tam przed chwilą był ten Bon. Przeciekawy obiekt udało nam się kupić w 15 roku broszurę autorstwa księcia Stanisława Jabłonowskiego, zatytułowaną Wspomnienia o baterii pozycyjnej artylerii konnej Gwardii Królewsko-Polskiej, wydanej w 1860 roku w Poznaniu. I pomiędzy karty zawierające opis odwrotu wojsk polskich spod Tykocina został wszyty bon poświadczający wzięcie obroku dla koni pociągowych dywizjonu baterii 4 artylerii lekkokonnej. Dokument jest wystawiony na 23 maja 1831 roku, czyli 3 dni przed naszą bitwą, na nazwisko dziedzica Rydzewa Aleksandra Grochowskiego. Został podpisany przez Stanisława Jabłonowskiego i kontrasygnowany przez generała Ludwika Bogusławskiego. I na marginesie wspomnień autora, który opisuje, jak to wracali i nocowali w Miastkowie, jest dopisek ołówkiem napisane, że to wcale nie było w Miastkowie, tylko w Rydzewie i na dowód tego właśnie jest ten bon. Więc dla rodziny, która gościła wojsko i było to najważniejszym pewnie wydarzeniem ich patriotycznych uczuć, to musiało być obraźliwe, dlatego ten dziedzic nie wytrzymał. A dla nas jest to wspaniały, ciekawy zabytek, przepiękny. Tak, w zbiorach mamy również trochę takiej archeologii pobitewnej, fragmentu mundurowania i amunicji znajdywanej w Ostrołęce, na polu bitwy czy w okolicach klasztoru. Bardzo interesującym obiektem jest też emblemat w kształcie orła z datą 1831, pochodzący z trumny, w której spoczywały prochy żołnierzy poległych pod Ostrołęką i pochowany w krypcie klasztornej. Orła można zobaczyć w muzeum, w pomniku mauzoleum w Ostrołęce. No tak, kolejną bardzo ważną częścią naszych zbiorów, naszych zainteresowań są upamiętnienia bitwy i rozmaite jej rocznice i z tym kluczowym wydarzeniem była setna rocznica, o której też pan doktor Kijowski opowiadał, setna rocznica bitwy pod Ostrołęką, były to wielkie wydarzenia i bardzo cennymi muzealiami są dla nas dwa rysunki autorstwa Borysa Zinserlinga przedstawiające projekt pomnika bohaterów poległych w 1831 roku pod Ostrołęką. Mamy widok od strony warszawskiej, widok od strony myszynieckiej. W zbiorach posiadamy również pocztówki, cegiełki, gdzie są reprodukowane te projekty, wychodziły te cegiełki w latach 30., ale nie tylko takie cegiełki mamy, ponieważ w zbiorach naszych mamy też znaczek, bardzo interesujący, znaczek pocztowy międzywojenny, dar narodowy na budowę pomnika poległych pod Ostrołęką 1831. A także cegiełki, które były wydawane w latach 80. przez Komitet Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mauzoleum Powstania Listopadowego w Ostrołęce, taka duża. Oraz mamy też sporo różnych archiwaliów z tym związanych. Także nasze zbiory szerzej działają. Mamy po piersie samych twórców, znaczy mamy po piersia samych twórców tego projektu. W gipsie po piersie Borysa Zinserlinga i odlew brązowy Romualda Zerycha. I teraz wspaniała wiadomość, bo jutro najprawdopodobniej nabędziemy na następny obiekt to jest portret Romualda Zerycha autorstwa Karola Kossaka.
I w ogóle planujemy monograficzną wystawę, także dużo się u nas dzieje. Tak, tematyka związana z pomnikiem mauzoleum jest reprezentowana też przez rozmaitego typu fotografie, od początków jego budowy, przedstawiające w ogóle różne fazy, poprzez II wojnę światową i na przykład niemieckich żołnierzy, jak i późniejsze czasy, aż do dzisiaj tak naprawdę. Są to też pocztówki i archiwalia. Obchody setnej rocznicy bitwy zostały udokumentowane na serii zdjęć wykonanych przez ostrołęckich fotografów Franciszka Walca i Franciszka Malinowskiego. Niektóre z nich zostały wykorzystane na pocztówkach. W zbiorach muzealnych znajduje się szereg obiektów związanych z tym wydarzeniem. Na uwagę zasługuje wyjątkowy album upamiętniający właśnie te wydarzenia rocznicowe. Wykonała go pani Karolina Stolc-Walt, która była potomkinią jednego z uczestników bitwy o nazwisku Łubieński. Dostała zaproszenie na te obchody i ona stworzyła taki album, gdzie jest zarówno zaproszenie ze spisem dokładnie programu obchodów, jak i fotografii i wycinki. Wśród bardzo ciekawych obiektów, myślę, dość ciekawych, związanych z rocznicami Powstania Listopadowego, mamy zarówno medale wydawane w Polsce i za granicą, broszury, pocztówki, plakaty. Bardzo ciekawym obiektem jest księga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830, zawierającą spis imienny dowódców i sztabsoficerów, tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymże roku krzyżem wojskowym Virtuti Militari ozdobionym. To taki długi tytuł. Księga wydana w 1881 roku w Krakowie jest, myślę, bardzo ciekawym źródłem historycznym. Zawiera nazwiska, odznaczenia, odniesione rany, nazwiska tych osób, które dostały Virtuti Militari zarówno w czasie Księstwa Warszawskiego, jak i Powstania Listopadowego. Mamy także interesujące, myślę, archiwalia związane z tematem Królestwa Polskiego i wielkiej emigracji. Są to odezwy powstańcze, rozporządzenia, rozkazy władz powstańczych, druki dotyczące zrzeczenia się praw do tronu po Aleksandrze I przez wielkiego księcia Konstantego, broszury wydawane na emigracji popowstaniowej. Myślę, to było zdjęcie. Bardzo ciekawym obiektem jest fotografia przedstawiająca sztandary i chorągwie, które zostały zarekwirowane przez Iwana Paskiewicza po upadku powstania i wywiezione na Kreml i tam były jako trofeum wojskowe prezentowane, a po pokoju ryskim wróciły do Polski i w tej chwili są jakby w Muzeum Wojska Polskiego. Tak, ważną częścią zbiorów są te poświęcone poszczególnym osobom biorącym udział w powstaniu. Sztandarowym dziełem zawierającym wizerunki bohaterów jest album Le Polonaise de la Révolution du i tak dalej, z Józefa Straszewicza. Są to litografie wydawane w latach 1832-37, które zostały, o Jezus, strasznie krótko. No dobrze, więc mamy Straszewicza, jest bardzo ciekawy, mamy piękny egzemplarz, duży. Mamy grafiki przedstawiające zarówno dowódców rosyjskich, jak i polskich. Bem, oczywiście Bem. Józef Bem jest postacią darzoną przez nas szczególnym zainteresowaniem. Oprócz obrazu olejnego Jana Zamoyskiego z lat 70 roku mamy też właśnie szereg grafik przedstawiających tego bohatera. Mamy, myślę, dość ciekawy rysunek, co do którego nie ma co prawda źródłowych przekazów, ale tradycja jest, że może być autorem tego rysunku Szandor Petow i adiutant i przyjaciel Bema. Mamy opis służby wojskowej z 1824, przedstawiający właśnie cały przebieg służby Józefa Bema do 24. Dokumenty związane z przyjaźnią polsko-węgierską, węgierskie jakieś afisze, karty okolicznościowe przedstawiające Bema, dokumenty rodziny Butkiewiczów, też powiązanych rodzinnie z Bemem, w tym między innymi nekrolog siostry generała. Mamy relikwiarz ze szczątkami świętego Józefa Ignacego Loyoli, który też według przekazów tej rodziny Butkiewiczów miał należeć do Bema. Szereg plansz przedstawiających kostiumografię Królestwa Kongresowego. Już nie będę wymieniała, bo mam tu naprawdę dużo, właśnie akurat też Państwo możecie zobaczyć. Z ciekawszych, takich dotyczących naszego regionu mogę wymienić kurpiki ostrołęckie, strzelcy piesze, autorstwa Fryderyka Krzysztofa Dietricha.
Bardzo interesującym obiektem jest też taki stosunkowo niedawny nabytek. Jest to grafika Przegląd kawalerii przed Wielkim Księciem Konstantym na Placu Saskim w Warszawie z roku 1824. Wykonana w zakładzie litograficznym Le Merciera w Paryżu na podstawie obrazu Jana Rosena. I ta chromolitografia została wykonana na zlecenie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie jako dar dla członków Towarzystwa za rok 1889. Tutaj ciekawostkę Państwu powiem, że obraz, na podstawie którego została ta grafika wyprodukowana, został namalowany w Monachium. Ostatnie słowa. Modelami byli koledzy, przyjaciele autora, monachijczycy Józef Brandt, Michał Wywiórski, Franciszek Eismont, także można ich zobaczyć tutaj, bardzo to jest ciekawe. Już mnie kolega tutaj pogania niestety, więc dosłownie powiem tylko o ostatnim projekcie w tym roku, który zaczęliśmy realizować. Jest to plan zrealizowania kolekcji malarstwa, która jakby była tworzona przez żołnierzy, którzy brali udział w powstaniu listopadowym i później jakby przebywali na wielkiej emigracji. W tym roku udało nam się już dzięki dofinansowaniu Sejmiku Mazowieckiego kupić trzy fantastyczne obrazy Teofila Kwiatkowskiego, który jest też naszym ziomkiem, bo się urodził w Pułtusku, moim zwłaszcza. I był też przyjacielem Chopina, Lenartowicza, ciekawą postacią. I trzeci obraz Karola Malankiewicza, już zupełnie nie batalistyczny, jest to portret kobiety. Jest to początek, myślę, bardzo ciekawej pracy. Mamy w planach pokazanie tej nowej kolekcji, która będzie wciąż tworzona na ekspozycji stałej w nowym budynku. No i przed nami, myślę, bardzo dużo pracy badawczej, bo chcemy się zająć nie tylko tymi artystami jakby z najwyższej półki znanymi, tylko również takimi mniej znanymi, bo przecież według jakby badań ponad 100 osób było artystami, zajmowało się malarstwem, zajmowało się sztuką i chcieliśmy się właśnie zająć tymi osobami, badaniem także, i dziękuję Państwu.